Great to be with you today. Super jest być z wami dzisiaj. Thanks so much for the invitation to be here, Artur. Dziękuję bardzo za zaproszenie, żeby and tutaj so być. It's so exciting to see the way that things are growing. I jest super widzieć, jak wszystko wzrasta. And it's great to see how the families here are growing. I jest super widzieć, jak rodziny tutaj się powiększają. You have so many children these days. Macie tutaj tak dużo dzieci. What's going on in this place? O co chodzi? Oh, don't answer that. But that's, nie odpowiadajcie. That's brilliant. Hey. To there wspaniałe. Are, there are different ways to grow the church. Są różne sposoby na powiększanie kościoła. And you seem to be using all of the different ways. That's fantastic. I wygląda na to, że używamy wszystkich możliwych. So it's, yeah, it's really cool to see the great things that God is doing. Naprawdę super jest widzieć te niesamowite rzeczy, które Bóg tu czyni. I want to say a special hello to one of my friends who was in our church in England. That's Sylvia. Chcę przywitać szczególnie Sylwię, która jest moją przyjaciółką, która so była też w kościele. And I also want to acknowledge the beautiful family from Hungary there. I też chcę wyróżnić tą wspaniałą rodzinę z Węgier. That's very courageous to move your family from another from one country to another country. To wymaga niesamowitej odwagi, żeby całą rodziną przeprowadzić się z jednego kraju do drugiego kraju. And for them to find themselves in a situation where the culture is different. I odnaleźć się w sytuacji, w której kultura jest inna. And the language is different. I język jest inny. I have one problem with them though, just one problem. Ale mam pewien problem z nimi. Now they speak Hungarian, right? Oni mówią po węgiersku, prawda? I mean, what is that language? What is going on there? O co chodzi z tym językiem? What is going on with that language? O co z nim chodzi? Like it must be some heavenly kind of language because to musi być jakiś anielski język. There's no other language on earth that sounds like that. Bo nie ma żadnego innego języka na ziemi, który brzmi podobnie. So I thought to myself, więc pomyślałem sobie, if these guys can speak Hungarian, jeśli ci ludzie potrafią mówić po węgiersku, why on earth could they not learn Polish while they were here? Jakim cudem nie nauczyli się polskiego, kiedy tutaj byli? Like Polish is so easy compared to Hungarian. Bo polski jest taki prosty w porównaniu do węgierskiego. Come on guys, what were you doing while you were here? Co to robiliście, jak byliście tutaj? Seriously, bless you. Tak na poważnie to błogosławię was. And God bless Hungary. I niech Bóg błogosławi Węgry. Yeah. There's another thing that I just want to acknowledge about this church. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę a propos tego kościoła. There are so many interesting people in this church. Tu jest tak wiele interesujących osób w tym kościele. Do you know you are an interesting group of people? Wiecie, że jesteście naprawdę ciekawą grupą ludzi. There are artists here. Są tu artyści. There are great musicians here. Niesamowici muzycy. I think you've got the best bass player in church anywhere in Poland. Yeah. Wy macie najlepszy. Macie chyba najlepszego basistę we wszystkich kościołach. You have people in the fashion industry. Macie ludzi w biznesie mody. You have entrepreneurs here. Przedsiębiorców. Seriously, this is really exciting. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawe. And this is incredibly colorful. I bardzo kolorowe. And it's amazing to see God having great people in so many different areas of society. I to jest niesamowite widzieć, że Bóg ma ciekawych ludzi rozsianych w różnych obszarach społeczeństwa. And one of the big messages for the church, i jedno z wielkich takich przesłań do kościoła, not just this church, but the church, nie tylko tego kościoła, ale ogólnie kościoła, is the church is not just about Sunday and it's not just about our meetings together. Że to, że Kościół nie tylko polega na niedzieli i naszych wspólnych spotkaniach. Church is also about Monday to Saturday. Kościół to tak, jest także od poniedziałku do soboty. And it's about what God wants to do in us in every sphere of life.
I to też właśnie, co Bóg chce zrobić w nas i przez nas w każdej sferze naszego życia. So I thank God for such an interesting church. Więc dziękuję Bogu za tak ciekawy Kościół. I'll be honest with you, some churches are really boring. Będę z wami szczery, niektóre kościoły są naprawdę nudne. And they're full of really boring people. I są pełne naprawdę nudnych ludzi. And they're very religious. Bardzo religijnych. And they're people who are like, they kind of run into their castle and they get away from the rest of the world. Takich ludzi, którzy biegną do swojego zamku i odgradzają się od pozostałej części świata. That is not how God wants us to live our faith. To nie jest w ten sposób, w który Bóg chce, żebyśmy przeżywali naszą wiarę. So Artur and Beata, praise God for a really interesting group of people. Więc Artur i Beata, chwała Bogu za tak niesamowitą grupę ludzi. And we have our own influencer here as well. Nawet mamy influencerkę tutaj. In the area of literature. Związaną z literaturą. With thousands and thousands of followers in Poland. Z tysiącami followersów w Polsce. And we have our VW car salesman here. I dealera samochodowego. Who is also a great pastor. Who is also a great pastor. Który także jest niesamowitym pastorem. This is an interesting church. To jest naprawdę interesujący kościół. And you should praise God that you are part of an interesting church. I powinniśmy chwalić Boga za to, że jesteśmy częścią tak interesującego kościoła. People are to serving Jesus every day of the week. Bo ludzie mają za zadanie służyć Bogu przez każdy dzień swojego życia. In all different spheres of life. W różnych sferach życia. Okay. I just wanted to say those things. Chciałem po prostu to powiedzieć. So greetings to you from my wife. Pozdrowienia od mojej żony. She is back at the church that she started in our town of England. I ona jest teraz w mieście, w którym założyła kościół w Anglii. But she always tells me to say hello to Pete from her when I am different places. Ale ona zawsze pamięta, żeby im przypomnieć, że mam pozdrowić kościoły, które odwiedzam. If something is important, it is worth fighting for. Jeśli coś jest ważne, warto o to walczyć. Do you agree with that statement? Czy zgodzicie się z tym zdaniem? If something is important, it is worth fighting for. Jeśli coś jest ważne, to warto o to walczyć. We're going to read some verses from Timothy, from the two letters to Timothy. Przeczytamy dzisiaj trochę wersetów z obu listów do Tymoteusza. So I'm going to ask Kasia if she would read to us. Więc ja będę je czytać po polsku. 1 Timothy 1, verses 18 and 19. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety od 18-19. And then 1 Timothy 6, verses 11 to 12. I potem rozdział 6, wersety 11-12. Thanks, Kasia. 1 Timothy 1:18-19, then 6:11-12. Okay. Ten nakaz daję Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. I teraz rozdział 6. 11-12. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. These two passages of the Bible here. Te dwa fragmenty Biblii. They introduce us to a very powerful phrase. One wprowadzają nas do takiej bardzo potężnego wyrażenia. And Paul actually uses this phrase a third time as well in 2 Timothy. I Paweł używa tego wyrażenia później też po raz kolejny w drugim liście do Tymoteusza. And Paul, this great apostle. I Paweł jest świetnym apostołem. He speaks to Timothy, who is one of his sons in the faith. I mówi do Tymoteusza, który jest jednym z jego synów w wierze. And he says to Timothy, i mówi do Tymoteusza, fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. Fight the good fight of faith.
Toć dobrą walkę wiary. I want you to say to your neighbor just quickly, fight the good fight. Chcę, żebyście powiedzieli swoje imię i powtórzyli to, tocz dobrą walkę wiary. To your neighbor, not to me. Do siebie samego. Right. Or to the neighbor. Yeah. Okay, yeah, yeah. Może być do sąsiada. Cool, good, good, good. This is a strong statement, right? To jest silne wyrażenie, prawda? This isn't a soft, gentle kind of statement. This is a strong statement. To nie jest jakieś takie delikatne zdanie. To jest bardzo poważne i potężne wyrażenie. Why did Paul need to say this to Timothy? Dlaczego Paweł musiał to powiedzieć Tymoteuszowi? What was going on in Timothy's world? Co się działo w życiu Tymoteusza? Well, Timothy was the pastor of the church at Ephesus. Tymoteusz był pastorem kościoła w Efezie. This was a growing church in a pagan environment. To był rosnący kościół w pogańskim otoczeniu. As a pastor, he had various church challenges. Jako pastor miał przed sobą wiele wyzwań. There were some false teachers in his church. Byli tam fałszywi nauczyciele. He had an underdeveloped leadership structure. Struktura liderów i przywódców była jeszcze nierozwinięta. He had some people in the church who were worshiping money. I miał osoby w kościele, które wielbiły pieniądze. He also had various personal challenges. Miał też wiele osobistych wyzwań i trudności. We are told that Timothy had frequent illnesses. Jest napisane, że Tymoteusz wielokrotnie chorował. We are told that Timothy was a man who suffered from fear and intimidation. Że cierpiał z powodu strachu i zawstydzenia. We know that there were some people in the church who didn't respect him because he was a young man. Miał problemy, ponieważ jakieś osoby w kościele nie szanowały go, ponieważ był młodym mężczyzną. And it seems that he had a lack of confidence in his gift and in his call. I wydaje się, że miał brak pewności siebie w swoim obdarowaniu i w swoim powołaniu. To summarize, podsumowując, there were challenges in the church. Było pełno wyzwań i trudności w kościele. He had challenges personally. Osobistych wyzwań. He was discouraged. Był zniechęcony. He was overwhelmed. Przeciążony. And he was vulnerable and in danger of losing his way. I podatny na ryzyko zejścia z drogi. So what does Paul do? Więc co robi Paweł? What is Paul's instruction to him? Jakie Paweł daje mu instrukcje? Fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. And I said to you, if something is important, i mówię wam, jeśli coś jest ważne, it is worth fighting for. To warto o to walczyć. And your faith is something that is worth fighting for. I wasza wiara to jest coś, za co warto walczyć. The promises that God has given to you, they are something worth fighting for. Obietnice, które Bóg nam dał, to jest coś, o co warto walczyć. The blessings that God has brought your way, they are things that are worth fighting for. Błogosławieństwa, które Bóg kładzie dla nas, to są rzeczy, o które warto walczyć. The relationships that God has brought into your world, they are worth fighting for. Relacje i związki, które mamy, są tym, za co, o co warto walczyć. Fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. If there is something that is important in your world, jeśli jest coś, co jest ważne w twoim życiu, and you feel as though it is slipping away from you, i masz wrażenie, że to ci się to ci wypada z rąk, or you feel as though it is being destroyed before your eyes, albo masz wrażenie, że to się niszczy na twoich oczach, if you feel vulnerable, if you feel weak, jeśli czujesz się słaby, I say to you today, mówię ci dziś, fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. Stand your ground and keep going. Stój na swoim polu bitwy i idź do przodu. Don't give up. Nie poddawaj się. Don't give up on that which is important. Don't give up. Nie poddawaj się w kwestii tego, co jest ważne. Nie poddawaj się. So let's unpack this a little bit further. Rozpakujmy to troszkę
dokładniej. So Paul says to Timothy. Więc Paweł mówi Tymoteuszowi. He says, run, he uses a phrase, run away from these things or flee from these things. Mówi, ucieknij od tych rzeczy. And he says, run from those things. Uciekaj od tych złych rzeczy. But chase after these things. Ale goń za tamtymi rzeczami. So what did he need to run away from? Więc od czego on miał uciekać? Well, the context there was the love of money. Kontekst w tym w tych fragmentach jest miłością do pieniędzy. So Paul says to Timothy, więc Paweł mówi do Tymoteusza, don't love money and wealth, nie kochaj pieniędzy i dobrobytu, run away from this, uciekaj od tego, but run after this. Ale goń za tym innym. And what does he say to run after? I za czym jest to inne? And there's some good advice for all of us here. I to jest pewna dobra wskazówka dla nas wszystkich. He says, run after righteousness. Biegnij za sprawiedliwością. After godliness. Pobożnością. After faith, after love. Za wiarą, za miłością. After endurance and gentleness. Za wytrwałością i wrażliwością. They are the kind of characteristics and qualities that we need to go after. To są cechy charakteru i wartości, za którymi mamy biec. And Paul actually says to him, i Paweł dokładnie mówi mu in the second part of verse 12, w drugiej części 12 wersu, he says to him, take hold of the eternal life to which you were called. Mówi mu, uchwyć się wiecznego życia, do którego jesteś powołany. Now just think about that for a moment. Pomyślmy o tym przez chwilę. This is Paul speaking to a pastor. To Paweł mówi do pastora. He's not speaking to a new Christian. Nie mówi do nowego chrześcijanina. He's not speaking to somebody who is on the journey of faith. Nie mówi do kogoś, kto jest na drodze wiary. He is speaking to someone who is the pastor of a church. Ale mówi do kogoś, kto jest pastorem kościoła. And Paul says to him, i Paweł mówi mu, Timothy, don't give up on your faith. Hang on to your faith. Mówi mu, Tymoteusz, nie poddawaj się w swojej wierze. Trzymaj się swojej wiary. I don't care how mature you are today. Nie obchodzi mnie, jak dojrzali jesteście dzisiaj. Or how immature you are in your faith today. Albo jak niedojrzali w swojej wierze jesteście dzisiaj. I don't care whether you've known Jesus for many decades. Nie obchodzi mnie, czy znacie Jezusa przez dekady. Or whether perhaps you're on some sort of journey of faith and you're exploring. Czy jesteście na początku drogi i dopiero eksplorujecie ją. The encouragement to everyone here today, zachętą do wszystkich dzisiaj, is above everything else, jest ponad wszystkim innym, hold on to your faith. Trzymaj się swojej wiary. Do not give up on the most precious of gifts. Nie poddawaj się w swoim najcenniejszym darze. Hold on. Trzymaj się. Fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. Let's break this phrase down. Rozłóżmy to na czynniki. Fight. Walcz. Fight. This is a strong, strong word. To naprawdę mocne słowo. In fact, this word comes from Paul to Timothy. Tak naprawdę to słowo wychodzi like some sort of commission. Od Pawła do Tymoteusza jako rozkaz. This word was used exclusively in the context of military actions or sports. To słowo było używane wyłącznie w sytuacjach wojskowych albo sportowych. And it meant to compete or to struggle. To znaczy zabiegać, walczyć. It meant to hold on, to struggle with it, hold on to it. Trzymać się kurczowo i iść pomimo wszystko. I have noticed over the years, zauważyłem poprzez lata, that our faith is more like a battlefield than it is a nice, beautiful garden or park. Że nasza wiara to jest bardziej pole walki niż jakiś piękny ogród czy park. I'm sorry, that's the reality. Przykro mi, ale taka jest prawda. I would love to be able to say to you, chętnie powiedziałbym wam, that the life of faith, że życie w wierze, that following Jesus, że podążanie za Chrystusem, it's like a beautiful walk in the park. Jest jak piękny spacer po parku. Blue sky, błękitne niebo, birds sweetly singing to you,
ptaszki ćwierkające. As you walk past flowers, they just come into bloom for you. Gdy przechodzisz obok kwiatów, one po prostu rozkwitają dla ciebie. Even when it's out of season, the trees are dropping their fruit for you. Nawet jeśli jest po sezonie, z drzew spadają owoce. And you walk along holding hands. I idziesz trzymając się za ręce. Singing. Śpiewając. Dancing. Tańcząc. Skipping. Podskakując. It's not like that, right? Ale to nie jest tak, prawda? Hey, sometimes it is. Znaczy, czasami Thank jest. God. Of course, we have our fantastic seasons of life. Oczywiście, że mamy takie wspaniałe sezony życia. But even in our amazing seasons of life, ale nawet w tych wspaniałych sezonach życia, there are struggles and there are disappointments. Są trudności i są rozczarowania. And there are hardships, right? I są po prostu momenty walki. Even in the best times, there are still struggles. Nawet w najlepszych chwilach są wciąż trudności. And then you have those seasons where it seems everything is going bad. A potem masz taki sezon, w którym się wydaje, że wszystko idzie kompletnie źle. And you're thinking to yourself, where is God? I zastanawiasz się, gdzie jest Bóg? Why am I actually a Christian? Dlaczego w ogóle jestem chrześcijaninem? Is this worth it? Czy to jest w ogóle warte tego? Sorry, am I the only person who thinks these kind of thoughts? Czy jestem jedyną osobą, która miewa takie myśli? Look at you sitting there with your sweet faces. Spójrzcie na siebie z waszymi niewinnymi minkami. It's not like that for you, is it? Wy nie macie takich trudności, prawda? Well, it's like that for me sometimes. Dla mnie tak czasami jest. Fight the good fight of faith. Tocz dobrą walkę wiary. A number of years ago, my wife and I were preaching in Malaysia. Lata temu ja i żona nauczaliśmy Malaysia. W Malezji. And our friend is the pastor of a very large church in Malaysia. I nasz przyjaciel jest pastorem naprawdę wielkiego kościoła w Malezji. And we had been preaching for him for about a week. I nauczaliśmy dla niego przez tydzień. And then he said, I have a surprise for you. I wtedy on powiedział, mam dla was niespodziankę. He said, would you like to go on a cruise? Because our church would like to send you on a cruise. Czy chcielibyście pojechać na wziąć udział w takiej wycieczce statkiem, bo nasz kościół chciałby was wysłać so na taką wycieczkę. We said, no, we wouldn't like to do that. A myśmy powiedzieli, nie chcielibyśmy. No, we didn't say that. Nie powiedzieliśmy tak. Wow. Powiedzieliśmy wow. That's a surprise. To za niespodzianka. Now, it was just a short cruise. To była krótka wycieczka. But it was like, wow, that's such a beautiful gift. Ale pomyśleliśmy, że wow, jaki to jest wspaniały prezent. So we packed our bags. Więc spakowaliśmy swoje torby. And we had to fly from one island to another island. I musieliśmy przelecieć samolotem z jednej wyspy na drugą. And we had on all of our very casual summer clothes, of course. I mieliśmy na sobie takie codzienne letnie ubrania, oczywiście. And we walked toward the docks where the ships were. I szliśmy w kierunku portu. And sure enough, there was our huge cruise ship. I był tam potężny wycieczkowiec. And it was a beautiful experience. I to było niesamowite doświadczenie. But imagine if we had been walking toward the docks. Ale wyobraźcie sobie, że idziemy w kierunku portu. And in front of us was a great big ship. I przed nami byłby faktycznie wielki statek. But this ship was grey. Ale byłby szary. And it had big numbers on the side of it. I miałby wielkie numery na ścianie. And it had big guns on the deck. I wielkie uzbrojenia. Imagine. Wyobraźcie sobie. Well, here's a reality check for us. To tak jest test rzeczywistości dla nas. As Christians, jako chrześcijanie, sometimes we think that we're going on a cruise. Czasami wydaje nam się, że płyniemy na wycieczkę. But actually, sometimes it's more like a battleship. Ale w praktyce czasami to jest bardziej podróż statkiem wojskowym. And we have to be ready for that great big grey boat. I musimy być gotowi na te wielkie szare łodzie. And we have to understand some aspects of
our call and our relationship with God that are uncomfortable. I musimy mieć świadomość pewnych aspektów naszego powołania i relacji z Bogiem, które nie zawsze są wygodne. In 2 Timothy chapter 2, w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, and verse 3, werset 3, again we have Paul speaking to Timothy. Znowu mamy Pawła mówiącego it's do Tymoteusza. It's a simple verse. I'll just quote it and yeah. Okay. It says, "Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus." Przyłącz się do mnie w tym cierpieniu jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Wow. Okay. Okay. I wasn't expecting that. Nie spodziewałem się tego. Paul says to Timothy. Paweł mówi Tymoteuszowi: join with me, dołącz do mnie in suffering like a good soldier of Christ Jesus. W cierpieniu jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. This is a really interesting metaphor to describe our followership or our faith in Jesus. To jest naprawdę interesująca metafora do opisania naszego podążania za Jezusem. Now, I've never been in the army before or any of the armed services. Nigdy nie służyłem w wojsku. But I've known a number of soldiers over the years. Ale poznałem wielu żołnierzy przez lata. Here are some of the things that I know about being a soldier. I to jest parę rzeczy, które wiem, dotyczą życia żołnierzy. Soldiers suffer hardship. Oni cierpią trudności. There are risks and there are dangers. Są tam ryzyka i niebezpieczeństwa. There are deprivations. Soldiers can't always do what they want to do and they can't always have what they want to have. Są ograniczenia, nie zawsze mogą zrobić to, co chcą, albo mieć to, co chcą. Yep, risks and dangers, but also deprivations. Czyli ograniczenia, a też niebezpieczeństwa. I was actually speaking to a soldier the other day. Rozmawiałem jakiś czas temu z żołnierzem. And he had been on, what's the word? He had been placed or he's been in battle for a period of time. On został wysłany na pole walki przez jakiś czas. And he said to me, yes, obviously it's very dangerous. I powiedział mi, tak, oczywiście tam jest bardzo niebezpiecznie. But he said to me, this might sound silly. Ale i powiedział mi, może to zabrzmi trochę zabawnie. But sometimes it's the simple things that you miss out on that make you feel like you're really suffering. Że tak naprawdę to te drobne rzeczy, których ci brakuje, to one powodują to prawdziwe cierpienie. And I said, what on earth are you talking about? Ja powiedziałam, o czym ty w ogóle mówisz? Well, he said, for 3 months I didn't get to have a shower. A on powiedział, że przez 3 miesiące nie mogłem wziąć prysznica. So he'd been in this dangerous situation. Więc on był w tej niebezpiecznej sytuacji. But one of the things that was most in his mind was the fact that he had not been able to have a hot shower for 3 months. Ale to, co było w jego głowie, to, że brakowało mu tego gorącego prysznica przez 3 miesiące. Soldiers suffer hardship. Oni cierpią trudności. Being a soldier involves sacrifice. To wymaga poświęceń. And it involves not having the things that you want. I wymaga wyzbycia się niektórych rzeczy, których chciałbyś mieć. I also know that soldiers need to be trained and equipped. Ponadto muszą być wytrenowani i wyposażeni. Training involves discipline. A trening wymaga dyscypliny. We have to keep growing and learning. Musimy wzrastać i uczyć się. As disciples of Christ, we have to keep growing and learning. Jako uczniowie Chrystusa musimy wzrastać i uczyć się. We need to be disciplined in our faith. Musimy być zdyscyplinowani w naszej wierze. We need to make God's word our word. Musimy czynić Boże słowo naszym słowem. We need to be regularly talking with God and communicating with God. Musimy regularnie rozmawiać z Bogiem. We need to develop these disciplines. Musimy wytworzyć tą dyscyplinę w sobie. Something else I know about soldiers. Coś jeszcze, co wiem o żołnierzach. They always have to have their priorities in order. Oni zawsze muszą mieć dobrze poukładane priorytety. In 2 Timothy 2 and verse 4 it says this. You better turn to this one. Okay. 2 Timothy 2 and verse 4. W drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4.
2:4, yeah? 2:4. Second Timothy 2:4, yeah. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. There are priorities when you are a soldier. Są priorytety, kiedy and jesteś those żołnierzem. Priorities aren't always your priorities. I te priorytety nie zawsze są personalnymi priorytetami. I was saying yesterday in our leadership sessions yesterday. Wczoraj na takim liderskim spotkaniu mówiłem, that I used to play a lot of sport when I was younger. Że uprawiałem dużo sportu, kiedy byłem młodszy. And one of my teammates, jeden z moich kolegów z drużyny, he was part of the Australian Army, był członkiem australijskiej armii, and he was specifically part of a counter-terrorism unit. I dokładnie jednostki antyterrorystycznej. And this is a number of years back now. I to jest historia sprzed lat. But he used to wear a pager. Ale on nosił przy pasku pager. When we were training, he was wearing a pager. Nawet kiedy trenowaliśmy, on miał przy sobie pager. When we were playing, he was wearing a pager. Kiedy graliśmy, on miał przy sobie pager. When he was out shopping, he was wearing a pager. Kiedy był na zakupach, miał przy sobie pager. Whatever he was doing in life, cokolwiek robił w życiu, he had this pager on him, miał ten pager przypięty do paska, because he could be called in a moment of time, bo mógł być wezwany w każdym momencie życia, and he had to go straight away. I musiał iść od razu. His priorities were not his own. To nie były jego prywatne priorytety. If serving Christ is a struggle, don't be surprised. Jeśli służenie Chrystusowi to ma trudności, to nie dziwmy się temu. We are like soldiers. Jesteśmy jak żołnierze. We are like soldiers. Jesteśmy jak żołnierze. And we need to understand this. I musimy to zrozumieć. Because if we don't understand this, bo jeśli tego nie zrozumiemy, we can get hurt unnecessarily. Możemy niepotrzebnie dać się zranić. Who is the most vulnerable person in a fight? Kto jest najbardziej narażony w walce? Who is the most vulnerable person in a fight? Kto jest najbardziej narażony w walce? The person who does not even know that they are in a fight. Ci, którzy nawet nie wiedzą, że są w walce. That person is the most vulnerable. To oni są najbardziej narażeni na atak. I was in Gdańsk recently. Byłem w Gdańsku dość niedawno. In fact, Gdańsk was the first city that I visited in Poland. Tak naprawdę to Gdańsk był pierwszym miastem, które odwiedziłem w Polsce. Back in about 1997. Około 97. Yes, I know some of you weren't even born then. Okay. Wiem, że nie wszyscy jeszcze Fine. Wtedy byliście na świecie. Okay. That's how old I am. Okay. Ja aż tak jestem stary. So I was very interested to be in Gdańsk. Więc bardzo mi to ciekawiło, że byłem It's very w Gdańsku. Famous city. To bardzo znane miasto. For a number of reasons. Z wielu powodów. Of course, solidarity. Oczywiście solidarność. And the shipyards there. Where they build the ships, the shipyards. Tak, stocznia. Yeah? The beautiful old town in Gdańsk. Piękna starówka. Absolutely beautiful, right? And also Westerplatte. I Westerplatte. And I actually had the chance to take a bit of a tour of Westerplatte. I miałem możliwość zwiedzić trochę ten miejsce. And had a really fantastic Polish guide with me explaining everything that had happened. I miałem naprawdę niesamowitego przewodnika, który wyjaśniał mi wszystko to, co się wydarzyło. And of course, normally people think that Westerplatte is the place where the first action of the Second War started. I wielu ludzi myśli, że Westerplatte to było pierwsze miejsce, w którym tak naprawdę pierwsza akcja bojowa zaczynająca drugą wojnę się zaczęła. But then one day I was in the town of Wieluń, of course not so far from here. Ale potem pewnego dnia byłem w mieście Wieluń, niedaleko stąd. I was with one of my friends in Wieluń. I byłem z jednym z przyjaciół w Wieluniu. And my friend said to me, i przyjaciel powiedział said, mi, you know what? Wiesz co? Most people think that the first action of
the second war started in Westerplatte. Większość ludzi myśli, że pierwsza akcja bojowa II wojny zdarzyła się w Westerplatte. But actually there was a squad of German bombers who bombed the town of Wielun before the fighting started in Westerplatte. Ale tak naprawdę jeszcze wcześniej, przed Westerplatte, oddział bombowców zbombardował Wieluń. And we saw some plaques in Wielun. Dziękuję. Widzieliśmy pewne tablice w Wieluniu. And on this plaque, on this tablet, i na tych tablicach it described how these German bombers had come. Była opisana historia, jak ci bombowcy zaatakowali miasto. And they had bombed the town and they actually bombed the hospital. I zbombardowali miasto i w tym także szpital. And there were many thousands of people who died in the bombing on that day. I tego dnia wiele tysięcy ludzi straciło życie. And they were just totally vulnerable. I oni byli całkowicie kompletnie narażeni na tą sytuację. Because they didn't even know that they were in a battle. Bo nie mieli świadomości, że są w stanie wojny. The most vulnerable person in a battle is the person who doesn't even know that they are in a battle. Najbardziej narażeni na atak są ci, którzy nawet nie wiedzą, że toczą wojnę. Don't be surprised at some of the fights that you have to fight. Nie bądźmy zaskoczeni niektórymi walkami, które musimy stoczyć. Don't be surprised at some of the struggles that come your way. Nie dziwmy się niektórym trudnościom, które spotykamy w naszej drodze. We are in a battle. Jesteśmy na wojnie. We are in a battle. I don't mean to be over dramatic here. Nie chcę tutaj być nadmiernie dramatyczny. But I've been around for a while. Ale już trochę przeżyłem, zobaczyłem. And I'm still surprised by Christians who get so discouraged and so surprised when things are difficult. I wciąż zadziwiają mnie chrześcijanie, którzy tak wielce się poddają i są tacy zniechęceni, kiedy pojawiają się trudności. It's like, come on, wake up. Wake up. Po prostu obudźmy się. Wake up. Like I don't want to say that their troubles aren't significant or real, but it's like, well, okay, that's life. That's the life of faith. Nie chcę lekceważyć ich trudności, mówić, że nie są prawdziwe, ale no takie jest życie w wierze. If we are like soldiers, jeśli jesteśmy jak żołnierze, don't be surprised if you find yourself in a battle. Nie zdziwmy się, jak znajdziemy się w trakcie bitwy. Okay. Fight. Walcz. The good fight. Dobrą walkę. We are in a fight and it is a good fight. Jesteśmy w walce i toczymy tą walkę, ona jest dobra. Why is it a good fight? Dlaczego to jest dobra walka? Well, the translators actually have some challenges of how to translate this. Tłumacze mają trudność przy tłumaczeniu tego fragmentu. Some of them say that it should be translated fight well. In other words, it's a fight. Do a good fight. Fight well. Niektórzy mówią, że powinno się to przetłumaczyć w taki sposób, że to dobrze dotyczy jakości toczenia walki, że mamy Others dobrą zadanie wykonywać. Say that the word good there relates to the kind of cause that we are fighting for. Inni mówią, że to słowo dobrze dotyczy celu, że ten cel jest dobry, o który walczymy. So let me pick up both elements of the meaning there. Więc weźmy pod uwagę oba te znaczenia. Fight well. Right. Walczmy dobrze. If you're going to fight, jak już mamy walczyć, fight well. To walczmy dobrze. Right, don't fight badly. Nie walczmy kiepsko. Fight well if you're going to fight and if you have to fight, fight well. Jak musimy walczyć i mamy walczyć, to walczmy dobrze. But also let me remind you. Ale także pozwólcie mi przypomnieć. That it is a good cause that you are fighting for. Że walczymy dla dobrej sprawy. What you are fighting for is worth fighting for. To, o co walczysz, jest warte tej walki. As people
of faith we bring incredible life and light into our communities. Jako ludzie wiary przynosimy niesamowite światło i życie do naszego społeczeństwa. God's people bring healing and salvation and deliverance. Ludzie Boży przynoszą uzdrowienie, zbawienie, przynoszą uwolnienie. We strengthen families and marriages. Wzmacniamy rodziny i małżeństwa. We restore broken people. Wzmacniamy tych, którzy są złamani. We bring hope and forgiveness and mercy. Przynosimy nadzieję, przebaczenie i łaskę. We help children and youth to be the best that they can possibly be. Pomagamy dzieciom i młodzieży stać się najlepszymi, jakimi mogą. We bring blessing and favor into workplaces and businesses. Przynosimy błogosławieństwa i przychylność do naszych miejsc pracy i biznesów. We bring creativity and color to this world. Przynosimy twórczość, kreatywność i kolor. The fight is a good fight. Ta walka to jest dobra walka. As you follow Jesus, jak podążamy za Jezusem, you are doing great things through God's power for your community and your family. To przez Bożą moc robimy niesamowite rzeczy dla ludzi dookoła nas. Never forget this. Nigdy o tym nie zapominajmy. Never forget this. Nigdy o tym nie zapominajmy. There is value in what you do as a church community. Jest wartość w tym, co robimy jako społeczność Kościoła. There is value in what you bring as a church community. Jest wartość w tym, co przynosimy jako społeczność Kościoła. And I think you should be a little bit more encouraged and excited about this than you are. I myślę, że powinniśmy być nieco bardziej zachęceni i podekscytowani tym, niż jesteśmy. So can I even have a smile from some of you, if Więc czy mogę chociaż o uśmiech prosić od kogoś, jeżeli się zgadzacie? It is a good fight. To jest dobra walka. And we serve a good king. I służymy dobremu królowi. And one day there will come a good reward to us. I pewnego dnia odbierzemy dobrą nagrodę. And lastly, it is a fight of faith. I na koniec to jest walka wiary. Faith truly is a fight. Wiara to prawdziwie jest walka. But here's the good news. Ale to jest dobra wiadomość. We don't fight in our own strength. Nie walczymy w swojej własnej mocy. We don't just rely upon our own intelligence or our own resources. Nie polegamy tylko na swojej inteligencji czy swoich zasobach. Our faith must be in Jesus. Nasza wiara jest w Jezusie. And when we hold on to Jesus, i kiedy Jego się uchwycamy, guess what? Zgadnijcie co? Eventually we win. W końcu wygramy. Eventually we win. W końcu wygramy. Because our King is the King of Kings. Bo nasz król to król królów. Fight the good fight of faith. Toczmy dobrą walkę wiary. Fight the good fight of faith. Toczmy dobrą walkę wiary. If you're struggling at the moment, jeśli teraz zmierzysz się z jakimiś trudnościami, wow, I pray that that really encourages you. Modlę się, by to naprawdę cię zachęciło. If you're on top of the world at the moment, a jeśli teraz jesteś na szczycie świata, then I pray that this will just propel you even further and quicker. Modlę się, by to popchnęło cię jeszcze dalej i szybciej. And for you as a church, a dla was jako kościoła, can I remind you of how incredible this is what Jesus is doing in this place? Czy mogę wam przypomnieć, jak niesamowite jest to, co Jezus robi na tym miejscu? Fight the good fight of faith. Toczmy dobrą walkę wiary. And if any of you are on some sort of faith journey at the moment, jeśli ktoś z was jest na jakimś etapie podróży w wierze, and maybe you don't even know Jesus at the moment, a może nawet nie znasz Jezusa na ten or moment, you're kind of interested, but there's lots of questions still, trochę cię to interesuje, ale wciąż masz mnóstwo pytań. Can I encourage you to hold on to this? Czy mogę zachęcić cię do uchwycenia się tego and keep asking those questions? I zadawania jeszcze większej ilości keep pytań. Looking after truth. I szukania prawdy. And keep having the courage to follow on the way that you think Jesus is leading you. I do posiadania tej odwagi, żeby podążać za tym, gdzie Jezus prowadzi. Well, it has been a pleasure being with you. To była przyjemność być z wami. Bless you. Błogosławię was. God bless
what is going on here. Niech Bóg błogosławi to wszystko, co się tu dzieje. Thank you for your friendship. Dziękuję za waszą przyjaźń. Thank you for your warm welcome. Za ciepłe przyjęcie mnie. And I bless you. I błogosławię was. Thanks, Kasia. Thank You're welcome. You.